Polska ogłosiła, że chce przygotować strategię wodorową. Podobny plan mają Niemcy i jest to bardzo ważny dokument z tego względu, że wodór stanie się podstawowym paliwem transformacji w sektorze energetycznym i w gospodarce w ogóle zgodnie z planem dążenia do neutralności klimatycznej do 2050 roku przyjętego przez. Unię Europejską. Unia chce, żeby w połowie XXI wieku gospodarka yy, równoważyła emisję dwutlenku węgla i nie emitowała więcej niż pochłania tego węgla. Żeby to osiągnąć, przemysł musi się dekarbonizować, czyli wytwarzanie energii dla przemysłu, wszelka działalność przemysłowa musi być pozbawiona emisji dwutlenku węgla i aby osiągnąć ten cel, trzeba rozwijać paliwo wodorowe, które pozwala na napęd energetycznego ciężkiego przemysłu bez emisji dwutlenku węgla. Aby rozwinąć sektor wodorowy, potrzebna jest strategia rozwoju w różnych punktach gospodarki. Polacy chcą to rzeczywiście zrobić, wzorem Niemców. Może się nawet okazać, że przyjmą swą strategię wcześniej i faktycznie to może być fundament polskiej transformacji już nie tylko w energetyce, ale w całej gospodarce, która nie obędzie się bez wodoru. I wtedy pojawi się kolejne wyzwanie. Jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw wodoru, ponieważ oczywiście możemy go produkować w Polsce, czy to z gazu, czy nawet z węgla, ale do napędzenia gospodarki potrzebne są tak wielkie ilości tego surowca, że prawdopodobnie trzeba będzie sięgnąć po import. Import z Rosji, z Norwegii, z Afryki Północnej. Ten fakt rodzi kolejne rozważania natury czysto politycznej, czyli właśnie jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw i to może być jeden z elementów wkładu polskiego w tworzenie europejskiej strategii wodorowej.